Panie pośle, no sprawa dotyczy w sumie pana kolegi z partii, w której do niedawna pan sam był. Czy to nie jest jakaś niezręczność być tutaj, słyszeć te wszystkie głosy rolników? Przede wszystkim sprawa dotyczy rolników, którzy czują się, są poszkodowani, od których będą żądane środki finansowe. Natomiast ja podejmuję interwencję poselską, zostałem o to poproszony, przyjechałem, zobaczyłem, otrzymałem dokumenty, dokonam analizy prawnej, będę kontaktował się z biurem analiz sejmowych, będę zasiągał jeszcze innych ekspertów z dziedziny prawa spółdzielczego związanej z upadłością. Ja dzisiaj nie mogę wyrokować, jak sprawa się zakończy, ale solidaryzuję się z rolnikami, którzy są rzeczywiście pokrzywdzeni. To jest ich krzywda. Widział pan zgromadzonych ludzi, ten żal, ból. Jeżeli syndyk będzie wysyłał wezwania do płatności kilkudziesięciu tysięcy złotych, to dla wielu rodzin to będzie tragedia. To będzie tragedia, której trzeba zapobiec. Także podejmuję interwencję poselską, co będzie w mojej mocy, zechcę rolnikom pomóc. Ale może spróbuje pan w jakiś sposób wywrzeć presję na organach ścigania? Oto 2018 roku śledztwo prowadzi w sprawie Wielnego Prokuratora Regionalnego w Warszawie i efektów dotąd żadnych nie widać. Ja mówię, dokonam analizy prawnej, jak również sprawdzę chronologicznie dokumenty związane z tą sytuacją. Tu jeden z rolników pokazywał dokumenty o jakichś nieprawidłowościach, czy może nie tyle o nieprawidłowościach, co nie o płaceniu za mleko już latem 2019 roku. Już wówczas należało interweniować. Natomiast tutaj należy zadać pytanie, czy było zasadne tak wiele inwestować, czy nie. No ale były ciała kolegialne spółdzielni, były instytucje finansowe, które udzielały tego wsparcia finansowego. Tutaj jest wiele pytań otwartych. Ja dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, ja zechcę dokonać analizy, co to sprawi. A przede wszystkim chcę pomóc tym rolnikom, którzy czują się oszukani. A czy rolnicy mogą liczyć na jakąś interwencję państwa? No bo tutaj przepisy dotyczące upadłości wydają się no, dla rolników trochę bezlitosne. Czy jest... No, nie do końca, to jest kwestia też interpretacji. Natomiast ja jutro jestem w Sejmie, jeżeli uda mi się spotkać, będę chciał rozmawiać z ministrem Grzegorzem Pudo, obecnym ministrem rolnictwa, poinformować go o tej sytuacji. Być może, jeżeli się uda uzyskać pomoc prawną od prawników ministerialnych dla rolników. I jak pan minister widzi tę sytuację w świetle przepisów i sytuacji faktycznej, z jaką tu się rolnicy zetknęli? Bo sytuacja jest dramatyczna, ja to potwierdzam. Widzieliście panowie, jaka jest sytuacja, jaka jest przyszłość tych ludzi i też związane z tym pisma syndyka, który mówi, że będzie egzekwował. Także podjąłem interwencję, chcę pomóc. Dobrze. Panie pośle, a czy to, że jest pan dzisiaj w obecności lidera Agrounii w jakiś sposób politycznie znaczy, że pana przyszłość polityczna będzie z tym ugrupowaniem związana? Proszę pana, mówi pan o polityce. Ja tutaj nie przyjechałem dla polityki, tylko chciałem pomóc rolnikom. Jest takie powiedzenie, w polityce nigdy nie mówi się nigdy. Ja wcześniej nigdy bym nie przypuszczał, że wyjdę z PiS-u, a jednak wyszedłem. Natomiast na tą chwilę nie mam zamiaru łączyć się z żadnym ugrupowaniem, jaka będzie sytuacja później, czy będę w polityce, czy będę startował w kolejnych wyborach, czy nie. Na dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć. Jeżeli będę miałbym być w polityce, pomagać ludziom, muszę być w pewnym komitecie wyborczym. Natomiast na dzisiaj jest to sprawa otwarta i nie ma odpowiedzi na to pytanie. Okej.